hodowców i hodowczynie. Chciałem zaprezentować swoje samczyki przylotowane z tego roku. Ze względu, że mam bardzo mało czasu, notuję tylko samiczkami. I samczyki wszystkie z tego roku będą do sprzedania. Spisywały się bardzo fajnie, bo na przykład w całym oddziele zostało 20 miejsc z kompletem. Z tego są 3 na przykład moje samce. Tu jest ten jeden z najszybszych tych gołąbków. Jak zwykle kłania się dalej linia zwarte i rakiety. Także cały czas najlepsze gołębie do tej pory. Samczyk jest późniejszy, wiadomo, dopiero ma 4 lotka do spierzenia jeszcze. Ale proszę zobaczyć, jaki budowy samczyk. Na 5 konkursów ten był najszybszy z tych wszystkich samczyków. Wszystkie pójdą do sprzedania bez jakiegoś tam wyjątku. Nie zostawiam sobie żadnego, bo nie jestem ich potrzebny. Tu jest dwóch braci. Jest jeszcze jego brat, który ma 3 konkursy. Tego pokażę chyba w klatce, temu nawet. Żeby było łatwiej nie biegać za nimi. Tak, no to jest brat. Młodszy. Jeszcze młodszy od tamtego. To ma na 5 wkładań 3 konkursy. Budowy są przepiękne. Złapałem ich ojca też, żeby pokazać od razu, jak wygląda ojciec. Ojciec jest kapitalnej budowy. Muszę zobaczyć, jakie ma plecy. Samczyk. Przepiękny samczyk. To jest ojciec tych dwóch samczyków. Troszeczkę pecha miałem w tym roku z tej pary, bo było 5 gołębi i wszystko 5 samców. 2 u mnie, Jarka Sztucera i u tego kolegi Grześka. Nie ma samiczki żadnej, a dla mnie to już jest nie za ciekawe z tego momentu. Drugi najlepszy gołąb z tych tutaj, co mamy, to jest ten, też ma 5 konkursów. 21. A to znowu wszystko się kłania rakietie i moja słynna babcia 745 połowa. Wziąłem do tarki, żeby ją też pokazać. Też u nas tej pary było 5 gołębi i wszystko 5 samców. To jest ten samczyk. Złapałem jego samiczkę, to jest tam tamtoroczna samiczka, córka połowy mojej starej. To jest jego mamusia. Bardzo ładna samica. A taką jeszcze ciekawostkę. Dałem na wspólny głębnik do Krakusa gołębie. To było 2200 gołębi. Zaczynało. Ciężko tam było, dużo gołębi przepadło, bo na lot finałowy poszło chyba niecałe 800? Tak, na lot poszło jakieś 800 par. W pierwszy dzień było tylko 30 par gołębi. Ja dałem tam 6 gołębi, do lotu finałowego zostało 4. Na locie finałowym przyleciały 2 gołębie. Przyzopały się w tej nagadzanej pierwszej setce. Ale co jest najważniejsze, jeden z tych gołębi był na trzecim locie jako drugi na Krakusie. Ale dalej wszystko linia albo zwarte, albo połowy tej fale as. Rakietie, połowa i fale as. Bo czyli te 2 gołąbki, co zostały na Krakusie, to jeden jest bezpośrednio, tak, jeden jest bezpośrednio, ona jest babcią, moja stara połowa. Ona jest 07 rok już, to już wiadomo, że w tym roku jeszcze miała jedno jajko. Proszę zobaczyć, samica 13-letnia. Nie wiem, czy tam będzie widać dobrze. Jak się jeszcze jest skrzydło części. 13 lat samiczka. To jednego tego, co został na Krakusie, ona jest babcią. A drugiego jest prababcią. Jeszcze mamy jej drugą córkę. Tak samo tu jest druga jej córka. To właśnie jej dziecko na Krakusie wygrało trzeci lot. Znaczy wygrało, no było drugie na trzecim locie. No i do końca dotrzymał tego. Z lotu finałowego przyszedł jako 60 chyba czwarty. Z tym, że tam mówię, że bardzo ciężko było. 30 parę gębi było w pierwszy dzień. Tu mamy z tych gołąbków. Co tu jeszcze są fajne gołąbki?
Jest też oryginalny DV-ek. Gdzieś go tu mamy, taki duży, ładny samczyk karpiaty. Gdzieś nam się schował. Gdzie ty jesteś, mątki? O, tu jest. Też dosyć fajnie leciał, miał 3 konkursy. Chyba tylko są 2 samczyki, co mają chyba po jednym konkursie. A tak głębie. Temu już zostało tylko jedno lotko do końca. Przepiękny samiec. Są Szwidego. Miała być samiczka. Ale jest samczyk. Także te gąbki, wszystkie samczyki, jakby ktoś był zainteresowany, wszystkie są do nabycia, bo o, na przykład tu jeszcze taka ciekawostka głowy, też był bardzo jako późny lotowany, zostało jeszcze 4 lotka do końca do spierzenia, taki jeden z późniejszych, też ma 4 konkursy, jakby nie popatrzył, to jest prawnuk mojej starej połowy. Bardzo ładny gąb. Ten jest kapitalny, ten samczyk. Bardzo mi się on podoba. Ale co? Jak lutuję tylko samiczkami, te samiczki, samcy mi są niepotrzebne. Dziękuję bardzo za uwagę.